Tekst manny na 7 sierpnia. Jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Drugi Tymoteusza rozdział 2 Werset 5. Komentarz parałzyjny. Jezus przestrzegał boskich czasów, pór i metod. On nigdy nie narażał lekkomyślnie swego życia, dopóki w proroctwach nie rozpoznał, iż nadeszła godzina by był wydany w ręce swych wrogów nie odmawiał długich modłów na rogach ulic by być słyszanym przez ludzi ani nie napominał tłumów głośnymi kazaniami jak wskazywał prorok on nie podnosił głosu ani nie krzyczał głośno na ulicach izajasza rozdział 42 werset 2 Jezus wybrał boskie metody racjonalne Mądre i skuteczne w wybieraniu spośród ludzi klasy, którą pragnie on uczynić dziedzicami obiecanego Królestwa. Niech ci, którzy chcą biec tak, by otrzymać nagrodę zważają na ślady stóp Mistrza i coraz bardziej napełniają się jego duchem. Reprint numer 3069 Komentarz Epifaniczny Kiedykolwiek za dokonanie szlachetnych czynów oferowana jest nagroda, ustalane są reguły i warunki rządzące zachowaniem zawodników. Zwycięzca otrzymuje nagrodę tylko wtedy, gdy są one przestrzegane. Tak było w wypadku igrzysk greckich, i tak jest w naszym biegu po życie wieczne. Pan postanowił, że tylko ci otrzymają nagrodę wiecznego życia w królestwie którzy, kładąc życie w interesie boskiego planu, rozwiną charakter podobny do Chrystusowego. Warunki te nie będą zmienione ani uproszczone dla jednostek, które uważają siebie za szczególnych ulubieńców. Wszyscy traktowani są tutaj jednakowo, a życiem wiecznym w Królestwie koronowani są tylko ci, którzy są tego godni. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 24 do 26 A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze? Także bierzcie, abyście otrzymali. A każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga, o nic w prawdzie. Aby wzięli koronę skazitelną, ale my nie skazitelną. Ja tedy tak bierzę, niejako na niepewne, tak szermuje, niejako wiatr bijąc. Efezów rozdział szósty wersety od jedenastego do siedemnastego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko, a przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. Stójcież wtedy, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość ewangelii i pokoju a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić przy ubice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha który jest słowo boże 1 tymoteusza rozdział 6 werset 12 Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Filipensów rozdział trzeci werset czternasty, ale jednoczynie, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bierze do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Żydów rozdział 12 wersety pierwszy i drugi Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas na dnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, wzgardziwszy stromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, werset trzeci: Przetoż Ty cierp złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Rozdział czwarty, wersety siódmy i 8 Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarem zachował, Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi oddawony dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Pieśni trzynaście, dwadzieścia siedemdziesiąt osiem, sto osiemdziesiąt trzy, dwieście. Wiersze Brzasku. 33 odwagi spieszcie naprzód lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 3069 pytania czy w tym tygodniu potykałem potykałam się zgodnie czy niezgodnie z regułami co mnie do tego zachęcało co mi w tym przeszkadzało jak zwyciężałem zwyciężałam przeszkody jak to wpłynęło na mnie i na drugich. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.